Rozwój osobisty, jak sama nazwa wskazuje, jest o rozwoju naszej osobowości. To wszystko wydawało mi się niezbędne, potrzebne, że jak tu nie pójdę na to, nie będę wiedziała, jak zadbać o swoje zdrowie, tutaj nie pójdę na warsztat z jogi. Jeżeli chodzi o rozwój duchowy, jest to troszkę inna ścieżka. Tak, właśnie taka ulga, radość i spokój. To jest to, co można uzyskać dzięki rozwoju duchowemu. Cześć! Hej, w tym odcinku opowiemy Wam, jaka jest różnica między rozwojem osobistym a rozwojem duchowym. Tak, podzielimy się naszymi przemyśleniami, doświadczeniami w rozwoju osobistym, od którego tak naprawdę zaczynaliśmy, oraz na temat rozwoju duchowego, który jest teraz nam zdecydowanie bliższy. Rozwój osobisty, jak sama nazwa wskazuje, jest o rozwoju naszej osobowości, naszej osoby, naszych cech, naszych umiejętności, które są dla nas w jakiś sposób pożyteczne, dają nam więcej radości, przyjemności w życiu. Czyli może to być na przykład rozwój naszych umiejętności komunikacyjnych, żebyśmy umieli się lepiej komunikować z ludźmi, czy dbanie o swoje ciało, żeby było zdrowsze, żeby nam było lepiej służyło, żebyśmy mieli bardziej, żebyśmy mogli więcej celów zrealizować w swoim życiu. Pod rozwój osobisty może być też dbanie o właśnie na przykład dietę, tak żeby znów po raz kolejny czuć się lepiej na poziomie umysłu, na poziomie ciała. Może to być umiejętność lepszej koncentracji i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to rozwijanie w sobie jakości, które pomagają nam osiągać szybciej, lepiej, efektywniej cele w naszym życiu. Jakie mogą być przykłady z rozwoju osobistego? Otóż są to różne warsztaty, kursy online, książki, wszystko, co ma podnieść komfort naszego życia. I to mogą być na przykład warsztaty z wystąpień publicznych, z występowania przed kamerą, także z uwalniania głosu, z komunikacji, ze zdrowego odżywiania. Właściwie tematyka każda, czy warsztaty komunikacji w związku. My chodziliśmy na bardzo różnych warsztatów. Był taki czas, że chyba praktycznie co weekend gdzieś chodziliśmy, coś się rozwijaliśmy, coś się uczyliśmy. No i to jest super sprawa, można poznać bardzo ciekawe osoby i poprawić bardzo jakość swojego życia, poprawić relacje z innymi, być bardziej spokojniejszym, zdrowszym. Więc naprawdę jest to, myślę, że ważny taki etap w życiu każdego, że odkryje, że jest coś takiego jak rozwój osobisty i może poprawić jakoś siebie i swoje życie. Dla mnie takim dużym kawałkiem, który był związany z rozwojem osobistym, było w ogóle przełamanie się, stanie się bardziej takim otwartym na ludzi, bo byłem bardzo zamknięty, introwertyczny, wstydliwy, więc tutaj to dużą część swojego życia poświęciłem na to, żeby w ogóle chcieć rozmawiać z ludźmi, być bardziej otwartym, w ogóle właśnie tak tutaj na przykład prowadzić swojego bloga, żeby w ogóle wyrażać swoje myśli, wyrażać swoje zdanie, więc to jest właśnie przykład rozwoju osobistego. Tak, dla mnie bardzo ważna była praca z emocjami, gdy nauczyłam się pracować ze swoimi emocjami, a także komunikacja. I tutaj bardzo dużo zmieniło w moim życiu warsztat z komunikacji bez przemocy, ponieważ odkryłam, jak mogę sama dojść do tego, co ja w ogóle chcę, tylko jest moja potrzeba i że to ma jakiś w ogóle sens i że mogę to komunikować w taki sposób empatyczny do innych. Więc super sprawa. Jeżeli chodzi o rozwój duchowy, jest to troszkę inna ścieżka, ponieważ nie polega ona na rozwijaniu swoich cech osobowości, swoich umiejętności, swoich cech fizycznych, umysłowych, więc nie jest to ścieżka, która stricte ma nam pomóc mieć przyjemniejsze życie. Często z mojego doświadczenia wynika, że ścieżka duchowa jest takim następnym etapem po ścieżce rozwoju osobistego, ponieważ gdy kroczymy ścieżką rozwoju osobistego i się rozwijamy swoją osobowość, dochodzimy do momentu, gdy widzimy, że cały czas możemy coś usprawniać, cały czas coś polepszać,
I że to, co wydawało nam się wcześniej, że jeżeli będziemy na przykład się dobrze komunikować, jeżeli będziemy zdrowi, to nagle będziemy szczęśliwi. Jednak po mniejszej ilości czy większej ilości takich doświadczeń, gdzie dochodzimy do momentu, że osiągamy dany cel, zauważamy, że to jednak nie jest to i że to nie daje nam takiego poczucia szczęścia, zadowolenia, jakie myśleliśmy, że nam da. No i zaczynamy wtedy szukać innych sposobów, bo skoro polepszanie swojej jakości zdrowia, swoich cech nie daje nam w pełni tej satysfakcji, no to szukamy innych ścieżek. No i taką ścieżką jest ścieżka rozwoju duchowego, która ma trochę inne podejście do szczęścia, do spojrzenia na życie. Na ścieżce rozwoju duchowego w pewien sposób odpuszczamy nasze cele i one nie stają się już tak ważne, jak były przy ścieżce rozwoju osobistego, ponieważ zauważyliśmy, że nie jest to coś, co da nam jakby stałe szczęście, więc rezygnujemy z w ogóle poszukiwania stałego szczęścia w osiągnięciach, w celach, w posiadaniu i bardziej uczymy się doceniać każdy moment swojego życia. Czyli to jest słynne bycie w tu i teraz, gdzie każdy moment zaczynamy traktować tak samo i doceniać każdy moment tak samo i zauważać, szukać takiego sposobu, żeby potrafić być takim wdzięcznym za wszystko, co się wydarza. Czyli ta ścieżka właśnie prowadzi do takiego szczęścia, jakby bezwarunkowego szczęścia. I każdy z nas tą ścieżkę może mieć troszkę inną, ale jakby kierunek jest ten sam, by nasze szczęście uniezależnić od dóbr zewnętrznych i jakości naszego zdrowia, naszych cech, naszej pamięci, naszej wiedzy, od tego wszystkiego, co po prostu przemija. Jeżeli chodzi o moje osobiste doświadczenia, to na przykład miałam tak, że chciałam chodzić na wszystkie warsztaty. Na Facebooku jest ogromna ilość różnych warsztatów, kursów, zarówno online, jak i kawarek na żywo. I po prostu miałam tak, że chciałam po prostu chodzić na wszystko. Wszystko wydawało mi się niezbędne, potrzebne, że jak tu nie pójdę na to, nie będę wiedziała, jak zadbać o swoje zdrowie. Tutaj nie pójdę na warsztat z jogi, nie pójdę na kurs oddechu, nie zrobię tego. Muszę iść na wszystko, wszystko jest mi niezbędne. No i to jest po prostu prowadzi do jakiegoś takiego błędu, bo nie dość, że to ileś też pieniędzy kosztuje i czasu i że ciągle muszę siebie poprawiać, że ciągle jakby coś ze mną było nie tak, ciągle muszę siebie poprawiać i bardzo mi pomaga rozpisywanie swoich myśli, swoich przekonań, na przykład za pomocą metody The Work, Byron Katie, czyli okazuje się, że wcale nie powinnam, nie muszę tego robić, muszę być nieidealnie, mogę nie mieć takiego super komfortowego życia, mogę może nie zrobić jakiejś pozycji z jogi i tak dalej, że w sumie to się nic nie stanie i właśnie to rozpisywanie i podważenie swoich myśli bardzo fajnie tutaj odwraca, że może po prostu być tak jak jest, a to jest często trudne być z tym, co jest, ale jak się tak w to wejdzie, tak się odpuści, to nagle tak jakoś tu się coś zmienia i pojawia się jakaś taka radość, ulga, nie trzeba nic zmieniać. Tak, właśnie taka ulga, radość i spokój. To jest to, co można uzyskać dzięki rozwoju duchowemu. Mamy nadzieję, że teraz jest dla Was bardziej jasne i klarowne, czym jest rozwój osobisty, czym jest rozwój duchowy oraz jakie są różnice pomiędzy jednym a drugim. Rozwój osobisty, jak i rozwój duchowy ma swoje cele i swoje zastosowanie i to nie jest tak, że należy zrezygnować z jednego, by praktykować drugie i praktykować drugie i zrezygnować z pierwszego. Jakby jedno z drugim można bardzo fajnie łączyć. Oczywiście wymaga to pewnego doświadczenia, eksperymentowania, ale da się. Tak, tak jak we wszystkim najważniejszy jest
balans, ta równowaga między rozwojem osobistym a rozwojem duchowym, ponieważ pójście w każdą skrajność może być niekoniecznie korzystne dla nas. My zauważyliśmy, że najlepiej sprawia nam łączenie, aczkolwiek wcześniej bardzo dużo czasu poświęciliśmy na rozwój osobisty i teraz bardziej oddajemy się rozwoju duchowemu, po to może, żeby to tak bardziej zbalansować. Właśnie chodzi o tą harmonię w życiu, czyli nie chodzi o siedzenie w jaskini, ani też nie chodzi o osiąganie jakichś spektakularnych osiągnięć w tym życiu. Można się po prostu bardziej zrelaksować i rozwijać tak, się. I czuć się pełnym, szczęśliwym, bez osiągania tych wszystkich celów i poprawiania siebie. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to polajkujcie, zasubskrybujcie nasz kanał i zapraszamy na naszą stronę jakmedytować.pl. Zapraszamy. Do zobaczenia.